powiedzieć, że aktualny wyjazd mamy niezaplanowany, tylko Tajowie nam go planują. Tak. Mówią nam, że nas gdzieś zawiozą, a my tam jedziemy. Ogólnie znowu daliśmy się namówić, jedziemy tym razem. How many days you stay in Thailand? How long? How long? After tomorrow. After tomorrow, where are you going? Tomorrow, we're going to Cambodia. Tomorrow, Cambodia in the train? Hmm? In the train, in a bus? No, in the plane. In the plane. In the airplane? Yes. Okay. Yes. In the tomorrow, in the evening, in the afternoon? No, day after tomorrow. Next tomorrow, Monday. Yes. Monday, yes. Okay. Monday, yeah. Today, first time Bangkok. Yes. First day, but we've been here 1 year ago and we came back. Okay. Yes. Now, very good food and beer. I take you food, very good food. I wait you 1.5 hours. After that, in a bar later. Go and back in 40 baht, no problem. Ah, with that way and the return, yes? Yes, okay, back, okay, okay, okay. No, a wtedy w trakcie pewnie będą tak zabójcze, że kurwa padniemy. Kurde, nie. Tak. Zawsze możemy do niej nie pójść. Nie. Tylko zawsze możemy. Okej. Zawsze możemy w niej nie zjeść, tak? Tak, tak. I like to spicy, okay. No i szalony, szalona podróż, tutaj po raz twardy dzisiaj. Ile my tam zapłacimy w tej knajpie? Za przywiezienie klienta po prostu. No i ogólnie trafiliśmy do knajpy, drodzy widzowie. No ceny są tak jak myśleliśmy, są troszeczkę wyższe, ale bez tragedii, bo piwo przeliczone na nasze kosztuje 16 zł, czyli jak na knajpę w warunkach warszawskich, no to do przyjęcia. No tutaj pewnie trochę mniej, ale knajpa ma jedną zasadniczą zaletę i zaraz wam ją pokażę, z której pewnie nie skorzystamy, ale zobaczymy. Może jeszcze skorzystamy. Mają świeże żalcie. Mrożone. I teraz patrzcie, co się dzieje. To są ceny za 100 gram, 350. Odejmujemy 0, czyli 35 zł, nie? Tu rybki, tu krewetki wielkie. Porównania ręka. Kalmary. Ślimaki. No to ślimaki, to każdy wie. Znowu. I wielkie kraby. No i takie są ceny. No. Także tak to wygląda. No a zamówiliśmy sobie zupkę Tom Yama, żeby nie było za mało ostro. I Agata wzięła... Co wzięłaś? Czeka z orzeszkami i nerkowca mojego ukochanego. No to zaraz zaczynamy konsumpcję. No a także dostaliśmy jedzenie. Myślę, nie bierzemy się, będziemy się podzielić, proszę. Ja jesteśmy. Ja od razu. Mamy zupkę. Nie wiem. Zupkę minutkę, zupkę stówkę. Wygląda tak. Co myślałeś? W ogóle. W ogóle. Nawet moja mama by to pozjadła. Serio. Ale pachnie przepięknie. Dobra, tylko że po prostu nie. No to jest zupa, no. To jest, no. Wiesz, że na Bielanach mamy knajpę tajską? Przejeżdżałem levelem ostatnio, bo... Ale w którym miejscu? To co? Obok. Jak się idzie na hamburgerownię. Nie wiem, czy na ulicę. Obok hamburgerowni? Nie, jak się idzie na nią. Znaczy nie, inaczej. Cholera. Jak się idzie z
Sabów Żoliborskich na Plac Wilsona, tą drogą. Nie pamiętam tej ulicy. Bratki Załuki. Może tak, no. Obok tego. Kiśla, Sopla, nie wiem. Tak, tam. Obok Kiśla, no. Kiśle, pozdrawiamy. Wiemy, że oglądasz. Widzisz, z drugiego końca świata. Myślimy o tobie. A kiedy zadzwoniłeś, żeby się na budowę spotkać? Twoje zdrowie. Tą zupą przyjmę. I mam nadzieję, że się zmieni ta sytuacja. Sąsiedzie. Jak ci smakuje, powiedz? Ale z marchewkowy jadam. Już co, to moje chyba coś cięższe niż twoja zupa. No bo jak już ci się przewala. Ale zupa za 20 zł. No, 22 przecież. O, cała cytrynowa. Twoja ulubiona. Aleluja, że jej nie wzięłam. Ale trzeba przyznać, że, no, że jest po prostu niesamowita. Może nie jest to wiadro z Hamiego. Który się może cała rodzina najeść. Ale w Hamie nie ma, to miuma. No, to jest wietnamska kuchnia. Przegląd Hamiego będziemy mieli za ponad tydzień, może półtora. No, także dzisiejszy film jest o tym, jak śpielniczamy zupę. Ty możesz mi się zrobić cały, bo ja chyba nie będę też... Dobrze, wiem cały. Wiem. Z tego porcja, że... Pyszna, naprawdę. Słuchajcie, trawa cytrynowa. O, fuck. Wjebałem talerz. Zabijony. Bangkok nie powie. Zapomniałem o żelaznym zasadzie. Nie przełykasz trawy cytrynowej, dojrzałej. To jest walka jak z ośmi. No to by jak smutne? Bardzo. Tak, uwaga, to też całkiem na wypasie. Co to jest? Jakaś fasola gązowa? Myślę, że to może być grzyb, ale bo jeszcze go nie jadam. Pasta, czyli... Jak dla mnie. Największą zaletą nie zup jest to, że w takim daniu na pewno nie będzie trawy cytrynowej. Będę ci musiał dać trochę chili, jak chcesz, żeby są troszeczkę ostrzej. Nie, spoko. Przynajmniej to nie będę pychał. O Boże, Boże, czyli z pestkami, o Boże, Boże. Tam jak to. Nie, to jest to.
No, głównie ty byłeś widoczna, a ja byłem tam. Bo w ogóle trzeba zobaczyć, jutro. Pokażę się na YouTubie. Nie, pojutrze. Albo za 3 dni. No właśnie, tak sądzę, jak nie miałeś jeszcze, jak zanim to zwinąłeś, to tak wyglądało, jak bym właśnie. Ja ci powiem, że to niby nie ostre, bo nie jest ostre. Ale grzeje? Ale po 15 łyżce, tam jednakże coś było na dnie, jak zamieszałem. Także takie, tak, takie... Tak jak Szafa powiedział, że to już w ustach się nie czuje tego, że to później dopiero się zaczynasz pocić i no, tak, że smakowe w ogóle nie reagują. To dopiero później jakoś... Żebyś wiedziała. Autentycznie. Właśnie, no. Po co się cały? Tak, to jem, wszystko spoko, a tu reakcja organizmu jednakże zachowana. No i jak widzicie, właśnie kolańce zwątpiły. Nie wiedzą, czym jest dobra kuchnia. Ale za w miarę rozsądne pieniądze. No kiedy to, jeżeli wiedzą, że za ten... Na ulicy wiedzą, tak. Za 3,50. No. Tak jak u nas, można zjeść kebaba za 7, a można iść za 2 dychy. You decide. No. Albo mięso jest zdrożne z makro, albo ktoś się przekłada do tego, co robi. No, zupka jest naprawdę mega. Szkoda, że takie obdrapane to wszystko. No. No ale fakt faktem, lokal jest na uboczu. Żadni turyści tu nie łażą ani nic. Także muszą walczyć na klientów. No nie. O, ładnie zrobione, ale tutaj ulicą nikt nie przechodzi zupełnie, nikt z turystów. Także tyle, co dowiozą taksówkarze. Ładna znaczy... kompozycja kablowa, widzimy na górze. Pan się stara, ma bardzo ładne buty, muszę powiedzieć. No ale niestety, no. Ludzie przyzwyczaili mnie do taniochy. Taniochy. No co bardziej rozsądnie, to nie wsiądą z tuktukarzem na wycieczkę, przygodę. Bo wiadomo, jak to się zawsze kończy. No właśnie nie wiedzą tak naprawdę, tylko wyobrażają sobie, jak to się może skończyć, a przeważnie to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No. Bo to jedyne, co mogą nam zrobić, to ludzie masz też na kasę. Ale tak w zasadzie to nic innego chyba raczej nie mają w zamiarze. Ale się ludzie naoglądają filmów. Tak jak kręcony w Rosji hostel. Czy tam gdzie on na Białorusi? Nie wiem, nie oglądałem. No. Bo to raczej ten styl, co byś nie chciał oglądać. Ty nie lubisz tak. Był taki hostel, gdzie były takie zatrudnione dwie takie super seksy laski, które wyrywały te turystów, przeważnie młodych jakichś facetów. I później ci faceci byli przedmiotem uciech różnych bogatych ludzi, którzy za to, żeby się nad nimi znęcać, po prostu płacili jakieś kosmiczne pieniądze. No to chyba oglądajcie. Mm. Tak.
No. A w Bangkoku to niebezpiecznie słyszałem. Bomby wybuchają. Terroryści. Tsunami. No, nie ten, jak on się nazywa. Wojsko przejęło rządy. Prawie stan wojenny na ulicach. Nawet takie rzeczy słyszałeś? Strach się bać w ogóle. No. Muszą pojechać i nie wrócić. Bangkok pochłania w końcu, nie? No, oglądałem te. Te jakieś tam, te wieczory kabareckie, co tam się działo, palce pourywane. Narkotyki na ulicach. A nigdzie o dobrej zupie nie wspominają. Także mamy nadzieję, że fascynuje was odcinek o jedzeniu zupy. Ej, o kurczaku z orzeszkami też trochę jest. No byś powiedziała, jak dała to. No jest przewspaniały i najlepszy na świecie. Po prostu kurczak z orzeszkami na Polsce to jest najulubieńsze moje danie. No może zaraz po kurczaku z bazylią. Ale to z bazylią to przeważnie jest z orzeszkami. Żółtym serze z morzem. Coś pan powiedział, ale nie za bardzo wiem co. Nawet już tak było gorzej ode mnie. Jednak jest to możliwe. Ogólnie z Agatą zauważyliśmy pewną prawidłowość. Tak se plenią po angielsku jak i ja. Także ja się z nim dogaduję, Agata w ogóle ich nie rozumie. Okazuje się, że Agata rozumie w ogóle co innego. Także... Muszę zapodciągnąć oczy. Jak ktoś będzie się mnie spytał, skąd jestem, to już nie będę mówił, że z Rumunii. Tylko powiem, że z Tajlandii. Nie no, jaja. No Jezus, mi się odbija tym mostem. Ale zjem całe. Trening czyni mistrza. No mnie też trochę zaczęło teraz już zjadłam. Telepać? Już tam papryczkę. To już tak później mnie też zaczęło zgrać trochę. Słuchaj, ja tu widzę w misce. No to jest pełno papryki. Czegoś, nie wiem. Nie wiem, czego im dodają. Amoniaku, nie wiem. Ale jest przepyszne. No to jebali te zady, to są nowe mi słuchajcie teraz. Mówię dobre rzeczy, na około godzinę. No bo jest daleko. Bo lokalcy sobie sami takie coś robią w domu. No. Po prostu. W Tajlandii mało ludzi gotuje. Bo już tu nie opłaca. Wychodka. Także. Moi drodzy, moje miejsce zostało tyle. No. Taksówki dowożą kolejnych. Kolejnych turystów. Kolejni Koreańca. Naprawdę niezłe. Naprawdę. Lekko ospale. No. Tak mi wszystko w zęby wchodzi. Stałeś się nadać.
No na szczęście tu Małda jest przygotowana na każdą sytuację. No się. Teraz właśnie to Małda. Zawsze wie, co mi dolega. Jak chcesz widziałeś? Albo najczęściej, bo czasami mówi dzisiaj nie, bo boli mnie głowa. Ale minęły 3 minuty od zjedzenia tubo zupy i cały się pocę. Tajlandia.